Jeszcze raz, na początek mam bracia w jedynkę, tak? No to Tak. sznaps, no to sznaps. Pamiętaj Okej. o F1 i hitach, samych hitach. No tak, to wiadomo. Ja jadę czwórką G, jeden wielki krzak z serduszkiem na tyle. Podjeżdżamy tam. I tak jak normalnie się czuję podjazd, czyli łagodnym kątem. A nie powiedziałeś nic o pociskach dymnych. Przydałyby się niektórym. No, przydałyby się. Ja mam. Ja też. Zapomniałem. Przydałoby się nam wsparcie na punkcie C, bo jest, bo was jedzie za dużo tam, a nas dwóch. No, sztuk, jeżeli mógłbyś zawrócić, bo tutaj będziesz miał problem z depresją. Dzięki. No, jeszcze jedna lupa się przyda nam. Nie. Tutaj będziemy też was wspierać, tylko że z góry. No Wy nie tak, musicie a gdzie mam tym zdobyć, studium tylko być? bronić. Gdzie być tym studium? Wiesz, jakaś taka linia defensywna, znasz ten kawałek mapy, nie Tak, będę się znam, pojadę rozkazywał. za jakieś okopy. Nie bronimy C, tylko punktu za C. A kardymy za C. 88 spokojnie podjedziesz, tak jak my jest teraz wjeżdżamy. Musiałem wyjść, bo mi się licznik włączył. Nie, tam dalej się nie da, tak trzeba. A i tam gdzieś na środek, na B jest 2 km 200, jakbyś chciał wiedzieć, bo O. nie możesz napierdalać. Dobra, dzięki. A przypomnij Wardziak, że są punkty, na których można uzupełnić amunicję. A tam. Na naszej Okej, okay. wystawie są Ja mam tylko punkty. 25 pocisków normalnych. Jeszcze przypominam, że na naszych respawnach można amunicję uzupełniać. Dobra, panowie, jak jesteśmy na górze, to my się tutaj na razie nie rozkładamy w dwóch LK. Jestem za tobą. KW przejeżdża przez most. BT5, BT7. Gdzie? Już zaznaczam, przez ten most właśnie przejechały. Chyba dwie albo jedna. Kurwa. Na B jadą Jest na dwa, zaznaczony. trzy czołgi. No dobra, to teraz możemy się już ustalić, ja wyrzuciłem arki na te miejsca. Strzelam się z nimi tutaj, ma, nie mam przekładni. Okej. Jeżeli ktoś do mnie dojedzie, to też trzeba Rozwalił na mnie. moc rzucić. Nie widzę na mapie mostu, gdzie mam rzucić? Tutaj. Kurwa mać. Ej, ten Mateusz coś robi, o kurde, pierwszy raz w życiu chyba. Brawo, Ej, Gniewko, patrz, dzięki. artylerią można niszczyć te mosty. Ha,
Jakbyśmy nie wiedzieli, to było w naszym... A ja nie wiedziałem. Dobra, akurat. Czyli już północ, północ zabezpieczona. A tam co, przyjechał ktoś przez ten most ostatni? Tak, przyjechał. Ja go zdjąłem. Teciak oraz ja BT-7. Jednego BT zdjąłem. Dobra, azymut 131. Widzę duża odległość. Powyżej kilo 200. Gąsienicę zdjąłem. Ładowniczy. No to może jeżeli są mosty zniszczone i nic nie przejechało, to może na C zajedziemy, co? Nie, nie zajeżdżamy na C. Azymut 129. Kurwa, jakiś telefon mam. Pomocy, azymut, o, bomba. O, kawulec się utopił. Azymut 129, mam BT mi nawala. Zaznacz dokładnie, bo nie widzę. Kurwa, pianansa z do mnie dzwoni. Nie, panowie, nie zajmujemy C, tutaj pobronimy chwilę i pojedziemy dopiero pomagać na linii B, bo nasza linia jest nie do przyjęcia. F1K, czemu jedziesz? Zmieniasz pozycję. Nie zmieniam pozycji, tylko po prostu muszę mieć gdzieś przestrzeń. Okej, rozumiem, ja się cofam. Nie mogę te 34 przebić. Możesz go zaznaczyć? Widzisz jeszcze? Mam... Nie widzę. Nie, musisz go zaznaczyć na mapie. Czekaj. W tym kierunku. Okej. Okay. Szukam go i go nie widzę. Dalej, ale dzięki. Wiesz co, z tej odległości możesz mieć problem z twoją amunicją. No. Samolot się na mnie uciął z rakietami. I Una wraca. Słuchaj, gdzie mam jechać? Elkę brać znowu? Możesz Elkę znowu. Jechać do was czy gdzieś indziej? Możesz jechać już w środek pomagać, wiesz, bo... To jadę w środku. To może wezmę jakiś cięższy czołg. F1 na przykład. Nie. Dobra, F3. Zostawiajmy im. Prawdopodobnie kawy kutną na wysad. Albo cię... Nie, sorry, na brzegu. Na brzegu naszym? Tak. Okej. Okay. Ktoś ma pewnie jeszcze raz zaznaczyć, bo nie wiem. Szukam go, nie widzę. Ciągle się ze mną strzela, więc... A jakbyś mógł go zaznaczyć na mapie, jakby bylibyśmy wdzięczni. Czekaj, spróbuję. Tu jest, zaznaczyłem. A, sorry. Okej, okay, widzę go. Nie wiem, czy mam go przebić z tej odległości. Musimy wyczyścić tą stronę i dopiero możemy ruszyć, panowie. Strasznie te samoloty nas walą. Kawo bez zamka działa. Działo nowy. Dowódca ładowniczy chodzi na układ. Bez gąsienicy. Ma jednego załoganta. Daję bójko. Podpalenie.
Ciągnie. O, zafiało. Zajęty punkt C. No, teraz go odstrzelamy teraz. Co z tymi mostami? Dalej je rozwalać? Nie, już jak skończyliście, wystarczy. Dzięki wielkie. Jak zabiliście te dwa, jeden, dwa, to już nie. Tak, jeden, dwa zniszczono. Bawcie się dalej. To się na punkt C. BT-7 była. KW wjeżdża na środkowy punkt. To jak możesz, to zabijaj, ja... O, dobra. Dostał. To był BT-7. Wardziak, robię punkt północny, czerwony. Nie musisz. Nie, nie. Ale jestem już przy nim. Zaznaczyłem się. Okej, widzę cię w sztuku. Tam jedzie te 34 na ten punkt. Uważaj, zaznaczam je. Jest tam. Te 34 jedzie na punkt C, także uważaj z fugiem. Postaram się szybko przejechać, nie wiem, czy dam radę. Nie mogę przejąć punktu, nie wiem czemu. Coś stoi. Albo błąd. Nie zapytaj się tej spawika. Stoję dokładnie na dymku i nic się nie dzieje. Tutaj sprawdzę, czy nic nie widzę na tym punkcie, oprócz siebie. Zabezpieczyli się postać. Myślę, że nie mógł zdekapować tego punktu, on też musiałby stać na tym, na dymku. Tak. Nie widzę. Ale go na dymku nie ma nigdzie, objechałem tutaj, nigdzie go nie ma. Poruszaj się na tym dymku, to dziwne, ale i tak ten punkt, ta flanka jest nie do zdobycia, tak, także... Tak, 34. Okej. To T34 gdzie się przesuwa? Nie, ja tam widzę F1, ten, naszą metkę. Naszą stronę, tego jeździ tam. Mojego flaka atakują dwa samoloty ciągle. Niestety niewiele ci pomogę. Bo nasze lotnictwo powinno to wygrywać. No chyba jest trochę na odwrót. Skandal. BT-7 jeszcze jedzie. Mam pozwolenie na zjazd z górki? F1. Masz pozwolenie na zjazd z górki z F1. Kurwa, znęcani nad małymi czołgami. Dobra, panowie, zaznaczmy się. T4-2. Okej. Nasza drużyna. Ktoś do nas wali. Panowie, darujemy te punkty. Jedziemy. Coś takiego i na ich punkt dopiero, dobra? Stoi teczek. Niebiescy. Okej, zaznacz go. Po drodze się będę mógł. Jasne. Po drodze się będę mógł. Jeszcze raz, nasza drużyna. Ja tylko zaznacz mi się. Okej, jeden czy na górce stoi, to niech zostanie ten, bo to jest chyba 88. A reszta powoli udaje się w tą stronę. Za punkt. Punktu nie przejmujemy. Nie trzeba. I dopiero stamtąd idziemy na punkcie. Co? Dobre, niech zaznacz teciaka. Zaznaczył, teraz coś. Nie więcej, podobno. Ale to z pamięci. Okej. No to już z głowy dwa samoloty. Czyli jedziemy na C6, tak, Wardziak? Jedziemy na C6 i stamtąd jedziemy na południe. Oprócz tego gościa w 4A.
Na górze, tam on zostaje. Ja we flaku zostaję, tak? Skąd zostałeś? Ktoś tam walnęło. Ojej, stamtąd, dobra. Czterdziestka, zwykła. User left your channel. Wiedeczkę chyba zginę, nie zginę. Kurwa, dostaję kurwa. Gdzieś w dupę. W dupę gdzieś dostaję. Ja pierdolę. Jestem tutaj i dostaję chyba w dupę gdzieś. Nie wiem skąd. O, patrzcie. T-34-40. Skąd jest, dostałem? Tak. W dupę dostałem, tak, tu wieży. Dostałem w tył wieży. Widzę gnoja. Rozwalony. Dobrze. Ładnie. No, jest na, no, na moim miejscu. Nie wiem, czy mam się respić. Elka, flak czy... Elka. Elka. Na północnym, środkowym? Na północnym. Daj mi te 4-2. Panowie. Okej. Okay. Ty, kto jest na punkcie, to uważaj tutaj na tetkę. Bardzo blisko ciebie jest. Ta jedna tetka jest zdjęta. Kurwa. Ta tetka, która była przy punkcie, została podobna. To została zniszczona, tak? Tak, została zniszczona. Ale ona była za punktem w ich kierunku czy w naszym? Bo ja miałem taką kierunku, jedną... W ich kierunku. Właśnie aha. Tam strzelała. Ja dostawałem w dupę, czyli była... W ich kierunku, tak. To objechała przez... Bardziej, ja ci widzę, jestem na twojej prawej, na twojej trzeciej. Widzę czołg, a ty mu 147, ty go nie widzisz, że jesteś na dole, chyba że ty jest... Odnasz go. To jest wrak. Zostałem zbombiony jak cholera. Już ci, no nie wiem, czy ci naprawię. Nie naprawię mnie. 20 sekund to jest... Nie naprawię go, bo nie jesteś w plutonie. Zwłaszcza, że są samoloty. Sio! A mogę wziąć polotka, widzisz. No dobra, to w sumie jak już jest co najmniej dwóch, trzech w tym C6, bo wszyscy zmierzajmy, jeszcze dalej jedźmy. Problem jest, bo to jest mój ostatni raz, także... To jak wiecie co, zamiast mówię, C6 proponuję pojechać w C8 już dalej jeszcze i dopiero wtedy uderzyć, bo oni do nas napierdalają z środka już. Gniewko, jadę za tobą już. Okej. Okay. Dwa czołgi na F7. Przejmować ten punkt na T5? Nie. Nie jesteśmy w stanie przyjąć punktu ostatniego, nie przejmuj go. Nie ma to absolutnie sensu. Jedziesz na C8 i stamtąd zrobimy przegrupowanie i jedziemy na ich punkt środkowy.
Dajcie te 4-2 panowie. Jakiś mały gnojek na środkowy punkt jedzie. To w ogóle zajebuj. No dobra. Schował mi się. To w takim razie jeszcze chwila czekamy na wszystkich. I jedziemy na środkowy punkt. 7 katy. Gniewko, chodź do mnie. Czekaj, że coś tu widzę. Ty strzelasz z KM-u? Ja strzeliłem z KM-u, żeby się zabrać. Ja jestem tutaj. Ciebie widzę. Dobra, jest ognisko. No to poczekamy na ciebie i w trzech idziemy i reszta też niech jedzie w C7 i dopiero atakuje. Zaznacz się ten, co jest blisko. Dobra, świetnie. Jestem chyba. No to napierdalamy. Dostałem 27, zaznaczam się, nie wiem gdzie jest. Zaznacz się. Chyba nie zdążył. Kurde, nie zdążyłem jej zaznaczyć, sorka. A nie, no, zdążyłem. Tam gdzie zaznaczyłem jest BT7. Okej, okay, chyba mamy już. Jestem w C7, jadę na F7, tak? Tak, jedziemy tam w trzech. Wardziak, BT7 jest w lewym dolnym rogu kwadratu D5, zmierza w stronę północnego punktu. No to tam mamy kogoś na górce, on będzie strzeliwał jakby co. Pamiętasz Nika, kto cię zabił? Alpakinator. Czyli żyje jeszcze. To już ma ciepło. Jarcze, Wardziak przed sobą czołg. O kurwa. Bo Jezu. A gdzie Wardziak jesteś? Już nie żyje. Ja jestem w... tak. Tu. Zabrałeś mi fraga, no niech ci będzie. Widzę czołg, zaznaczam. Dla mnie 230, coś takiego. Szczyt wieży widziałem, także jadę tam go wykończyć. Widzę go, mam. Świetnie, jak go zajebiesz, to będzie fantastycznie. Ja zostaję tu, gdzie stałeś. To ja tu zostaję. Potrzebujesz wsparcia, ten co tam mówiłeś, że go masz? No, przydałoby się. Strzelam. Kurwa mać, zmieniłem przypadkiem amunicję. Te sznapsy ci nie pomagają, Wardziak. Pomagają, jest dużo bardziej zrelaksowana bitwa. Tak, ale myliś amunicję. Mamy ze sobą... Kto to tak zajmował te punkty? Dobra, jedziemy dalej. Kto tam był Elkom? Nie jestem za tobą, no spokojnie. To jedźmy. Tam po prawej stronie napierdala go jeden z naszych, FK czy G. Pan nie boisz się, że nam od dupy zjadą? Zresztą? Właśnie uciekł. Oj, BT7 tu jest, momencik. Skąd dostałem? Z dupy strony dostałem. Od dupy dostałem, widzicie mnie? Widzimy cię, szukam tego dupę BT. Dostałem. Cofa się. Za górką gdzieś. Nie mogę go jeszcze kurwa znaleźć. W dupę dostałem, w tył wieży. I się cofał. Ja wiem, że... Jezu, ja też dostałem. On jest bardzo blisko przede mną. Wiesz, ta G, dobra, to jest za mną, to on jest tuż przy mnie i ucieka teraz. Dobra. Kontynuujcie, panowie. Kurde. Nie, też dostałeś? Też dostałem. Ale chuja. Ja muszę po amunicję wracać. Dobra, możemy na środku się respić. I jechać. Sprzątnięte? Świetnie. To kontynuuj tam ich dręczyć. A my teraz się wszyscy od środka respimy i jedziemy pomóc środkowi przepchnąć.
Weź w okolicy dwa te trzeba. No tutaj to jest, ja jestem. No to zaznaczam, że blisko, za drogą. Ustawienie lewe. To jest blisko. Zaznaczcie się nasi. Okej, okay, ten na górze wiadomo stoi. B2 to jedź do punktu i... No rozumiem, że jadę do tego punktu, gdzie miałem jechać, jak zginąłem. Na F6, tak? Bardziak? Ten w B2 co był, to objedź znowu do bokiem i w środek i tyle. Zniszczyliście ten B7, czy nie znaleźliście go? Zniszczyliśmy. Chyba, że to nie o tym mówili. O tym, co dostałem w tył wieży. Tutaj jest czołg, rzućcie artylerię w to miejsce. Nie sięgam. Też nie sięgam. Dobra, zaznacz jeszcze raz, to chyba już sięgam. Bliżej, bliżej. Rzucam. Bliżej rzucaj, bliżej, bliżej. To jest tetka, to jest tetka. Teciak, dobra, już teciak go nie ma. Bezpośrednio koło mnie stoi. Nie wiem, gdzie jesteś? Teciak, azymut 124 ode mnie. Nie panowie. A nie, nieważne. Mapa. Mapa tam. Teciaka jednego nie ma. Ale jest jeszcze jeden, bo się ruszał. Widzę dwa teciaki zniszczone, ale dobra. Chyba, że w trupa napierdalam teraz. No cóż. Może tak być. Widzisz, dwa ruskie samoloty trupa? Latają. Zostaje w dupę, panowie. Niestety nie ma nikogo blisko, żeby ci pomóc bardzo. Przy moście stoi czołg. Wiecie, gdzie jest ten most tutaj, nad rzeką? No, chyba wiem, o którym chodzi ci. Pod, nad... Bardziej w górę, na tym znakiem, co pokazywałem. Okej. Okay. Widzę dym wystrzału. No, to on jest na samej górce. Na samej górze siedzi. Trafiłem go, dzięki za info. Kurwa, fantastyczne było. Pali się. Jedzie i pali się. Gdzie mam jechać? Z którego punktu? Ze środkowego na środek. To poproszę tylko, żebyś się zaznaczył. Dobra, jadę tam. I się przepychamy. Będzie to wygrana w tej rundzie. Zaczyna im brakować maszyn. Nie widziałem skąd strzela, bo bym go ściągnął. Dostałem 4 pociski zanim mnie zniszczył, zanim go zauważyłem na dywan. Wojti, jak strzela z 88, pięknie. Ładnie, mój samolot. Już drugi zestrzelony. Flak uzupełniłem amunicję, gdzie mam jechać? Dwóch jest,
Wiesz co, gdzie chcesz, bo już jest mało wrogów. Zaznacz przy którym moście? Tam. Tam, gdzie ja się strzelałem, tak? Tak, tam, gdzie się strzelał się z dwóch. A to był teciak, stary, teciak zniszczony. Jeszcze jeden został, tak? Tak. Jeszcze jeden. Chyba ten most jest nieprzestrzeliwalny, kurwa, nie wiem. No kurwa, strzelał w most i kurwa tego. Ale nie, dostałem z boku tutaj. Uwaga, na górce jest. Moment, niech zobaczę. No, gdzieś tam. Drugi D34. Kurwa, tak. Tak, gdzieś D4, D5. Pany most. No dobra, biorę Elkę. Przejmować środkowe punkty z tym pokolicy. Dobra, ja już nie mam możliwości odrodzenia. Dobrze. Rozumiem. Środek. Zaznaczmy się, jeżeli możemy, znowu będę wiedział lepiej. Okej. Okay. Ty, to wy już jesteście blisko zajęcia we dwóch. No, to pytałem cię, zajmować. Zajmować? To nie usłyszałem. Zajmuj, ale uważaj tutaj, jak mógłbyś pomóc z ludźmi z mostu. Dobra, czyli priorytet na most. Kurde, nie widzę nikogo na tej górce przy tym moście. On był w takim dołku, także mu tylko wieża wystawała. Coś widzę, okej. Ale wysoko. Czekaj, czy to jest... Co to jest? Czy przypadkiem sztuk nas do nas nie, do mnie nie... Ty jesteś na samej górce? Tak. To ja do ciebie waliłem. Tam nad mostem jesteś, tak? No, dokładnie. Pod tobą masz czołg. Ja jestem naprzeciwko ciebie, widzisz jak strzelam? Czołg pojechał pod most. A na jeszcze tam pod tym mostem. Teraz zjeżdżasz w dół, prawda? Jak go wyciągniecie, to do tyłu, on nam napsuł krwi. To masz go na prawej stronie pod mostem. Spoko, podjeżdżam na dystans, żeby mnie nie świecił. Ja będę za chwileczkę rzucał tam artylerię pod tym mostem. Dwa są pod mostem. A nie, to nasi, sorry. Ściągnąłeś go? Otwieram. Świetna robota. Super. Dobrze. Teraz faktycznie... Ale kolejny do mnie łupie, znaczy... Ale to jest nasz chyba, nie? Nie potwierdzam, bo nie wiem, nie widziałem. Bo poszedł z naszego kierunku, poszedł pocisk. Wiem, że teciak koło niego by... Właśnie od naszej strony był jeszcze teciak. Wrogi. Od naszej strony mostu. No ja jestem na środku pola, panowie. Wystawiam się... Zaznaczmy się wszyscy. O kurde. Lecimy do tego iła. Zajmij punkt jak możesz, ten kto jest tutaj. Ten kto jest blisko punktu środkowego, niech go zajmie priorytetowo. Świetnie, dzięki. Jak zajmie, to już będzie świetnie. Czy na kogoś z nas leci? Spytaj się bardziej, czy to komuś leci na głowę artyleria? Nie sądzę, bo by krzyczeli. To widzę wroga, znaczy wiem, gdzie jest wróg. Jest, wróg jest w tym miejscu. A widzę wieżę. Widzę chyba wieżę. Słyszę okolice, podjeżdżam. Tam artyleria spada na niego. Słyszę. Widzę ją. No ale to... To jest właśnie ten teciak, który też nam napisał.
Przyjęliśmy jeden IU, jeden fighter wysoko nad czołgami. Zajmuję się to ciakiem powoli. To teraz środek czerwoni pomóżcie. Działonowy ma załatwionego, ma działonowego. Okej. Okay. Masz go od dupy strony. I tam jest jeszcze jeden. Tak nie do końca, stoi do mnie przodu. Ale tył lufy ma na mnie. Tył wieży, tak, rozumiem. Ale ma czerwony nim, zamek, jest pod nim. Ale pod nim jest drugi czołg. Kieruj się waszą stronę. Jest jeszcze jeden czołg, na nie, od niego, po lewej stronie, od tego co zniszczyłeś. Rozumiem. Widzisz mnie? Gniewka? Tak. To pod... O, widziałeś jak wybuchł, to on tam widziałem, pode mną. On jest pode mną, obierzaj go, ja go tutaj zajmę. Niech on się do mnie na... O. Jedź, 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 jeszcze jedź, jeszcze jedź, jeszcze jedź, jeszcze jedź. Tak jak jedziesz, skręcaj teraz w lewo, w prawo, w prawo, w prawo. Spoko, widziałem, tylko niech się skupi na tobie, bo jak on cały czas się na mnie skupia. Nie, nie, on tam czasem nie patrzy. Jedź, spokojnie, aha, jedź. Kurwa, strzelił. Widziałeś go? Już, pan. No, witam, panu. Dziękuję bardzo. Właśnie jestem blisko takiego punktu. Bierzemy punkt, chodź, idziemy na południe. Na południe. Zajmować go? Tak. Ja jestem blisko C5, mogę też zająć. Nie ma sensu, bo okay, nie jesteśmy w stanie przyjąć do środkowej i tej północnej linii. Punkt zielony. Tak, ma punkt zielony, tak. Pozostało im 5 do 6 czołgów. Gramy już 37 minut. Teraz ten finał będzie najważniejszy. To wy zajmujcie, ja zostaję tu na górce. Dobra, jest zajmowany. Ja zostaję na górce, panowie, i pilnuję tutaj z górki. Oznacz się. Oznaczmy się. Ktoś rzucił artylerię na was? No. Na punkcie? Tak, została rzucona. Ten punkt, co teraz się zrobił, nie atakujcie go, bo jest na całym środku pola, jest niemożliwe. Teraz trzeba wybić wszystkich wrogów z ich respa. Panowie, ja się zaznaczam, gdzie jestem i raszuję. Czekamy. Okay. Jestem blisko ciebie. Ale nie, ja się widzę wroga, BT-7 jakaś napierdala środkiem pola. Dobra, ale azymut. Dla mnie 180, ale to coś takiego. Mam czołg. Panowie. Dostałem skądś, nie wiem, jeszcze właśnie klasy. Ja po co wiecie, nie wiem. T-28 jest, panowie. A. Moje mogę, nie mogę go przebić. Nie wiem. A, to są taki. Nie mogłem go przebić. Dwa pociski dostał silnik w nic. Tam był trzeci czołg z nami. O, już nie mogę grać. Dobrze. No niedobrze. Który raz? Południowy, północny, środki. Może ze środkowego, może z południowego. Teraz nie. Gdzie była ta BT-7? Dalej w stronę Krespa, czy na naszej grupie? Ale ta, co mnie zniszczyła? Ta, co cię zniszczyła. To był T-28. Stało w lesie, niedaleko punktu. Czekaj, ja na ciebie wejdę. Moment. Wardziak, ty jesteś tutaj. Spojrzę na mapę. Nie spojrzę na mapę. Jedź spokojnie, na razie może spokojnie jechać. Dobra, Wardziak, za tą górką, którą przejedziesz... Znalazłem ją. Na tą górkę, którą przejedziesz. Tak, zniszczył ją. Zniszczona jest, tak? Tak. Zniszczona. No to ci nie muszę tłumaczyć. Dobra robota.
Zostanę na pewno dwa samoloty. Dzięki za info, to znaczy, że co najwyżej trzy czołgi. Kieruj się w stronę. Najwyżej trzy czołgi jeszcze zostały. Dla zielonych. Rozumiem, że Mozdok to jest 1941, tak? Czy tak. 42. To jeszcze Niemcy 42. Wygrywali. To jeszcze Niemcy wygrywali. Dobrze, to historycznie prawda. No, wygrali ostatnio. Dwa samoloty zliczyliśmy. Bardziak, a co tam za to jedzie na twojej trzeciej? Trzecia, nie wiem. Ktoś tam jedzie na otwartym polu. Nie w tą stronę. Dobra, w tą, o. Nasz. Bardziak, obróć lornetkę o 180 stopni, spojrzy się za sobą. Kto to jedzie? Za tobą, za tobą. Za mną na polu jedzie nasz. Dobrze, teraz w lewo skręcił, tak? W lewo? Dobrze patrzę? Tak, to nasz. Dobra, to patrzę. Dzięki za info. Dobra, zajęty punkt. Ja będę ci mówił względem twojej lufy, jeżeli coś zobaczę. Tak jak masz lufę, okay. To będę ci mówił, którego na godzinę. Znaczy, wolałbym względem tej... kadłuba? Hala, tak, podłogi. Dobrze. Słyszę chyba KM gdzieś tutaj. To nasz KM, bo ja słyszę go z kierunku naszego. Chyba będzie koniec. Nieprawdopodobnie. Bardziej jak 15 to nadal nasz jest, tam na dole? Tak. 15-3. Dokładniejsze informacje. A, 15-3, tak. 9. 9 bardziej jak. 9. 9. Jest pani, bez brak. Ładnie strzelać do czołgu, no ale cóż. Nie będę i o tym stop, wspominał. Stój, nie jedzie bardziej, przed sobą masz. Nasz. A to nasz, dobra. To nasz, tak. Dzięki za tym o leziku. A teraz running speed. Myślałem, że jesteś poważniejszy, a ty kurwa nic. No tak, gra to zmienia ludzi. Bardziej jak poważny, no to ty. Nie, ja go bardzo wiesz, ja wszystkich szanuję, nie? Różnie. Zostawię im dwa pojazdy na ziemi. Poważny. Przepraszam bardzo, na trzeźwo nie można tego grać, bo się człowiek stresuje, zwłaszcza znaczy, jak dowodzi. Powiem tobie tak, no dowodzisz jak... Dobra, nie będę ci podważał twojej kompetencji. Bardziej jako pierwszy... Luźno dowodzę. Tak. Jako pierwszy przeleciał pod tunelem na tej, kurwa, zimowej mapie, nie pamiętam jaka to jest. No ja wiem jaki, ja pierwszy raz przeleciałem, jak miałem 13 lat. Jak jeszcze był Division 303? jak był Division 303, pamiętasz Bardziak? Ta mapa zimowa, to żeśmy się przelatywali i sprawdzali, czy można przelecieć. Ale na symulatorze, na realistyku. Tego nie pamiętam, ale pamiętam, jak przeleciałem pod tym niskim mostem na Europie Wschodniej. Tym, co wygląda, że to jest niemożliwe. Ale tym na symulacji, czy na realistyku? I na tym, i na tym przeleciałem. Na realistyku. Ja na Europie. Ta mapa, która jest... Punkt A jest w tunelu. Taka zimowa. Zimówka, tak. Wracając pamiętam to. Wracając jeszcze, panowie, do powagi sytuacji, to wszyscy ci, którzy grają w War Thundera powyżej lat 30, nie są poważni. No ja mam 52 lata. O, młody jesteś. Ja jeszcze nawet 30 nie mam. Aha, to Warciak, sorry, to wszystko, co mówiłem, jest nieprawdą. Już blisko, ale jeszcze nie. 67 rocznik jesteś? Ja tak. Młody jesteś. Wolna sześciodniowa. Jestem rok starszy od ciebie. Młody. To młodziak. Dlatego mówię do ciebie młody, żeby było, że ja też młody jestem, tak? No tak, to prawda. No. I my mamy dobrze w głowie? Nie, dobrze. Dlaczego? Rozumiem, dwa myśliwce nad czołgami. Bardziej jak... Pod twoje, na 15 twojej to nasz, na 3 twojej, na 9, na 10 też nasz. Nasz, dobrze. To chyba już formalność jest przejechanie się na tamten punkt. A każdy czołg, który zginie, może się tylko na północy odrodzić. O kurde.
Ej, wiecie co? Mi się wydaje, że nie ma przeciwników, bo wszyscy się rasują na północy. Mam nadzieję, Kubek, że ktoś tam na północy jest i sobie w brodę pluje. I taki obcikosa zrobić i podjechać tam. To ja może poprzenoszę na kanał dobrze na B, co? Nie, poczekaj, wiesz. Skończmy to tak formalnie, jeszcze minuta jest i koniec. I się przeniesiemy na słynny kanał. Znaczy nie, pierw na B i podziękuję wam wszystkim i potem. Ciekawe, czy zginę jako pierwszy, który tu dojechał. Nie ma nikogo wokół ciebie. Chyba, że samoloty. Ił jest nade mną. Kiły chyba spieprzyli trochę. Coś tam cienko wychodzi. Ale Ił jakby zjechać, bo miał bardzo ładną pożarkę. Nie, za małe bomby ma. Ale dla chcącego nic trudnego. No cóż. No to GG. Teraz możesz już przenosić. Przenosić już? Masz mnie całe 30 lat zamiast z jakąś dupensją. Kurde, teraz ją posuwać. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Nie to co my, nie, kolego? Co za czas? My to gramy, a one tu pod biurkiem siedzą. Niemniej jednak też możemy posuwać. No tak, kurwa, chyba meble, żeby odkurzyć. Jeszcze możemy. Stary, kurwa, nie ma czym, wysoki sądzie. Lepiej niż ruskimi. Nie, ruskimi też bardzo też fajnie było. Tutaj mi się podobało. Taktycznie mi się bardziej podobało. Nie. Dobra robota, tylko mogło być lepiej. Cholera, nie zdarzy.